Obiecałem Wam, drodzy hodowcy, że trochę objaśnię termikę gołębnika dla gołębi pocztowych, to znaczy ogrodnika, przepraszam, gołębnika ogrodowego. To można przenieść na inne gołębniki, więc zaczynamy. Będę rysował, nie jestem żadnym kreślarzem, ale myślę, że coś tu zrobię. Będzie wylot. Tu są, to jest tylnia ściana, tu są cele gniazdowe. I teraz tu mamy zamknięte na całą powierzchnię, po prostu mamy taką płytę i tu powinno być 50 cm od celi do tego momentu, powinno być około 50 cm. Tu mamy wyloty, czy tam sputnik, czy to, wiadomo, tu ściana jest. I tu, gdzieś trochę niżej, trochę to źle namalowałem, tu zrobimy sobie jakiś taki wlot zimnego powietrza. Ja to trochę, tu namalujemy słońce, słoneczko, które rzuca promienie i o co chodzi? Jeżeli tu będą okna, tu w tym miejscu powinno być okno, promienie słoneczne będą świecić na podłogę i ogrzeją naszą podłogę. Czy też możemy to samo słoneczko, tylko o innej porze dnia będzie w dachu, zrobimy tu w tym miejscu jakieś szklane okna, czy na przykład szklane dachówki, będą rzucać promienie i tak samo te promienie będą ogrzewać naszą podłogę. I to jest cały ten problem. Wchodzi tu powietrze zimne, bo na dole jest zawsze zimne, wchodzi tędy, wchodzi, no i powinno tak do góry tu gdzieś wyjść. Tu mamy tą tak zwany ten gzyms, czy tą haubę, czy jak to nazwać. Właśnie by było wskazane tu to troszeczkę otworzyć, to troszeczkę podnieść, wtedy to powietrze tak i tak będzie wychodzić. Będzie wiatr z tej strony, to wydmucha go w tą stronę, będzie z tej strony, wydmucha w tą stronę. Jak ten gołębnik sprawdzić, że on działa? A oczywiście u nas było tu otwarte, tu były takie siatki i to nie było, tu była też taka siatka i z dołu, to nie było dobrze, to może działało w gołębniku, za którym był duży dom, czy tam jakaś duża hala, że nie było przewiewu z prawo na lewą, bo ten mur był przeszkodą, ale jeżeli ten gołębnik będzie stał na przykład w wolno stojącym, gdzie wiatr jest z przodu do tyłu, polecam to tu zamknąć, ale to zależy od potrzeby. To jest tylko, mówię, że można to tu zamknąć, wtedy wprowadzić tu, albo tu otworzyć, wtedy wchodzi powietrze zimne tu, spada tu na dół i to samo powoduje. Można tu zabudować taką deskę i te powietrze wchodząc tu, tyłem tej deski, o trochę się ogrzewa i dopiero tu na dół schodzi. A tu później musimy mieć jeszcze taki przesuwną płytę. Ja ją maluję tak, ale powinna być przerywana, dlatego że to jest przesuwna w tym i w tym kierunku.
tym i w tym kierunku, więc tak to maluję. I to można przesuwać. Latem powinno być otwarte aż do tego miejsca. Do tego miejsca. Zimą można troszeczkę przymknąć. To musicie sami hodowcy na swoim gorniku widzieć, próbować, stać na gołębniku, patrzeć, czy na przykład nie jest tu za dużo, czy tu zimne powietrze nie schodzi na dół. To już jest błąd, nie powinno zimne powietrze, nie wolno, tak to powiem, nie wolno, żeby dopuścić, żeby zimne powietrze tu z tego dachu, tu może, ale tu musi iść na tą, przy tej ścianie i tego. Tu go nie mogę czuć, tego zimnego powietrza. Jeżeli ono będzie w tym środku mi tu z góry schodzić, to jest źle. Może tu gdzieś nam, w tym, my mamy tu korytarz, no w tym korytarzu jak wchodzi, tu w ogóle gołębi nie ma, bo tu mamy tu taką ścianę, ale ona jest tylko z takich okrągłych tych, ale te gołąbki tu siedząc gdzieś, czy tu siedząc w tych celach, nie powinny dostać tego zimnego powietrza. Więc to jest całe ta termika tego gołębnika. Tu bierzemy papierosy i ten dym powinien tu iść do góry i tu gdzieś wychodzić. Czy jak nie można tego tak zrobić, to musimy tu zrobić komin. Jak działał gołębnik u Jansynów? U Jansynów gołębnik działał, po prostu ja tam nie byłem, ale wiem, bo bardzo się nimi interesowałem. Po prostu tu były tu izby. Pod tym gołębnikiem, więc jeżeli tam mieszkał któryś z tych braci, musiał tu mieć komin i musiał tu palić, więc było tu ciepło, to ciepło przechodziło przez podłogę, bo wiadomo, ciepło idzie do góry, więc mieli pięknie ogrzewany z dołu gołębnik, tu był dach, dachówki były, nie były szczelne, były staro-belgijska dachówka, na której jak się patrzyło tu do góry w gołębniku, to widziało się niebo, więc lepszej wentylacji nie mogli mieć. Działało, gołębie były zdrowe. W tych czasach nie było żadnych medykamentów, żadnych tych, więc u braci Jansyn wszystko sprawowało się tak, jak powinno się sprawować. Pokażę wam pamiątkę, jaką jeszcze mam. To jest właśnie Alfred Koczy. Myślę, że tu będzie trochę widać. Sami widzicie, jakie miał gołąbki śmiałe. Jak przechodził obok siodawek, to przeważnie go za uszy ciągły. Więc to jest bardzo pamiątkowe zdjęcie, które dostałem wtedy od niego. A teraz wam pokażę zdjęcie, które ja zrobiłem krótko. Może nie krótko, może nie. Alfred schorowany. Wtedy byłem go odwiedzić, co wam już kiedyś opowiadałem. Sami widzicie, jaką po samej jego minie możecie sobie zobaczyć, jaki był po prostu. Ja myślę, że troszeczkę Alfred w tym czasie troszeczkę zrozumiał, że po prostu trochę mnie i troszeczkę źle traktował, dlatego że jest fakt, że pokazał mi te oczy. Ale jeżeli chodziło o gołębie, to wiadomo, że nie mogłem nic od niego dostać. Przyjechali ludzie gdzieś z Poznania, 300 kilometrów, dostali młode po najlepsze parze, a do swoich okolic, chociaż ja byłem oddalony o 20 kilometrów,
to nie mogłem nic porządnego dostać. Dopiero jak wyjechałem do Niemiec, to naprawdę Alfred mi pożyczał jednego z najlepszych jego gołębi. I ja wam kiedyś opowiem jeszcze coś o nim, bardzo, bardzo takiego ważnego, ale to innym razem. Chcę teraz popatrzeć, pokazać, jak byłem z wizytą u Eierkampfów, tu były w Gołębniku Moilemana kiedyś. No, pokażę wam, że ja też miałem takie śmiałe gołębie, więc też się tak bawiłem. Teraz tego nie robię, dlatego że byłem strasznie podrapany. Jak weszłem w niedzielę w białą koszulę, to była cała brudna, więc to ma dobre znaczenie i złe. Sami widzicie, jak te gołąbki zimą, jak tylko ręce otworzyłem, to gołąbki wszystkie siedziały, nie bały się. Każdy walczył o miejsce na mojej głowie. Tu jest jeszcze inne zdjęcie, też tak samo. A tu nawet jak moje córki weszły do gołębnika, to było wszystko to samo. Choć nie znały tych gołąbków, ale te gołąbki się w ogóle nie bały ludzi, więc nawet moich córek się nie bały. Tu jeszcze wam chcę pokazać, to był najlepszy gołąb, którego posiadałem w Polsce, 67003 z 82 roku. Matka właśnie była od Alfryda Koczego, a samczyk był jeszcze synem po tym moim gołębiu z 74 roku. Więc był to gołąb, który był prawie perfektym. Na tym gołębiu i na kilku innych zrobiłem taką tabelę i później według tych gołębi oceniałem inne gołębie. Dlaczego na nim? Dlatego, że on był najlepszy. Jak przyjechałem do Niemiec, to sobie te papiery ze sobą zabrałem. Jak tu zacząłem oceniać gołębie braci Jansen, ale oryginały mówię, to wtedy co się okazało? Że one były takie same jak właśnie od Alfreda, czy moje gołębie miały te same walory, więc postanowiłem, że tą tabelę tak zostawię, którą do dzisiaj praktykuję. Każdy gołąb, który jest u nas w rozpłodzie, jest według tej tabeli oceniany. O co tu chodzi? Po prostu ja mogę popatrzeć za 10-15 lat na jakiegoś gołębia i wiem dokładnie, jak ten gołąb wyglądał na podstawie tej mojej tabeli. Na przykład, czy on miał wedring szeroki, czyli otoczkę źrenicy, czy źrenica była mała, czy miał równowagę. Wszystko jest zapisane. To jest potrzebne i niepotrzebne. Ale na przykład byłem kiedyś u hodowcy i później po kilku latach znowu się spotkaliśmy. No i tak on mówił o tej jego samicy, którą wtedy zakupiłem. No ja wyciągłem moje stare papiery i mówię, no widzisz, ta twoja samica miała to i to. A on mówi, a skąd ty wiesz, czy to jeszcze pamiętasz? Ja mówię, nie, mam wszystko zapisane. I ja to sobie tak prowadzę, czy tam ktoś to będzie prowadził, czy nie, to jest jego sprawa. Ja na przykład znałem hodowcy, który nazywał się Jerzy Cuber z Lubomii. On sobie znowu pisał wszystko o gołębiach, o swoich lotnikach, z jakiego czasu, dlatego że lotował połowę gniazdową, połowę już na takie półwdowieństwo, jak na przykład miały młode i szły na Szczecin, to sobie zapisał i napisał, które gołębie
właśnie w tym czasie zdobyły czołowe konkursy. I ja się go pytałem, do czego mu jest to potrzebne? On mówi, popatrz, ten sam gołąb na tej samej ladze z tego samego lotu na następny roku znowu zrobił czołowy konkurs. Albo na przykład na jajkach, jak się działy. Tak, on po prostu miał taką dokumentację, więc na tej podstawie tej dokumentacji mógł sobie troszeczkę pomóc. No dzisiaj nie lotujemy metodą gniazdową, bardzo mało. No może jeszcze w Polsce niektórzy lotują. Na przykład de Klerk lotował metodą gniazdową i dorównywał innych metodów do więzienia. To nie jest powiedziane, że to nie idzie, tylko jest z tym dużo roboty. Nie zawsze go można, tego gołębia, wkładać. W Niemcach to jest niemożliwe, bo ja potrzebuję gołębia, który mi na przykład na 13 wkładań co najmniej 10, 12, 11, 12 czy 13 konkursów zrobi. No powiedzcie, jak będę miał samicę, no raz musi snosić w czasie lotów albo dwa razy jajka, no przecież na wszystkie loty nie mogę włożyć, a jaką wdowę mogę ją na każdy lot włożyć. Albo będą gołębie na tak zwanym na papce, czy tam szlajmie po śląsku, czy to takiego gołębia nie można na tego. U was w Polsce są gołębie wybierane. Można go zostawić w domu, czy tam w Belgii tak samo jest. Więc Belgowie sami mówią, najtrudniejszy program jest w Niemczech, dlatego że te gołębie przyjdą z 500 kilometrów i znowu idą na następny. No, nie mamy takich dużych lotów jak u was w Polsce, bo na pewno by te gołębie chyba z mojego widzenia nie wytrzymały. Co tydzień być wkładany. Musiałyby tam po prostu być, można ich tak samo wyselekcjonować, ale musiałyby w tych gołębiach być gołębie dalekodystansowe, skrzyżowane, żeby ten cały program mogły latać i w czołowych konkursach.